Księżna Kate po raz kolejny znalazła się na medialnym świeczniku. Tym razem dziennikarze przekazali wyjątkowo niepokojące informacje o żonie księcia Williama. Na łamach gazety opublikowano przerażające zdjęcia członkini brytyjskiej rodziny królewskiej. Czytelnicy wstrzymali oddech. Księżna Kate znów pojawiła się na pierwszych stronach gazet. Tym razem medialne doniesienia są wyjątkowo niepokojące. Gazeta opublikowała kilka porażających zdjęć żony księcia Williama. Dziennikarze porównują ją do jego tragicznie zmarłej mamy. Księżna Kate pojawiła się na okładce tabloidu. Amerykański tabloid Star Magazine poświęcił ostatnio jedną z okładek swojego magazynu brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak donoszą dziennikarze gazety, Kate Middleton może mieć poważne zaburzenia odżywiania. Media spekulują, że żona księcia Williama walczy z bulimią. Potwierdzeniem tych plotek ma być fakt, że w ostatnim czasie mama wnuków królowej Elżbiety II znacznie straciła na wadze. Książę William boi się o Kate. Jest szczególnie przerażony, wiedząc, że jego matka sama walczyła z zaburzeniami odżywiania, można przeczytać w tabloidzie. Amerykański tabloid donosi, że księżna Kate zmaga się z poważnymi zaburzeniami odżywiania. Jak wyliczyli dziennikarze Star Magazine, Kate Middleton ma w tej chwili ważyć około 43 kg. To oznaczałoby sporą niedowagę. Tabloid w swoich rewelacjach odniósł się również do tragicznie zmarłej matki księcia Williama, Diany. Królowa ludzkich serc chorowała na bulimię. W gazecie pojawiły się zdjęcia obu kobiet, które wykonują podobne czynności. Dwa. Trzy. Choć dziennikarze Star Magazine są przekonani o tym, że mają rację, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Kate Middleton zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Aktualne zdjęcia księżnej Cambridge pokazują jednak, że prawdopodobnie faktycznie straciła ostatnio sporo na wadze. Brytyjczycy są zaniepokojeni jej stanem zdrowia, na razie jednak rodzina królewska milczy na ten temat. Źródło: WP.